Państwo macie bardzo odblaskowe tutaj elementy, ale nigdy od blasków dość, więc jeszcze damy na rękę jeden. Przyda się. Dobrze, dla pana również. Dziękuję. Niech dobrze służy. Dzisiaj mamy takie działania specjalne tutaj, zakochani w bezpieczeństwie, razem z teamem tutaj Kajetana Kajetanowicza, Komenda Wojewódzka z Komendą Miejską w Bielsku Białej. Więc zachęcamy, żeby państwo też dotarli do swoich zakochanych osób w cali i zdrowi, między innymi bogatsi o te odblaski i żeby ten zdrowy rozsądek jako rowerzystów, pieszych i kierujących państwu sprzyjał nie tylko dziś, ale w każdy kolejny dzień tego roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A pani również oczywiście. Dzień dobry. Witam. Celem akcji, która jest tutaj organizowana 14 lutego, jest przede wszystkim podniesienie świadomości pieszych, innych uczestników ruchu drogowego, wyposażenie wszystkich zakochanych i nie tylko w elementy odblaskowe, a dla par tutaj przewidzieliśmy nawet rozdawanie kwiatów, kwiatów walentynów. Policja Śląska taką akcję przeprowadza z uwagi na wzrost zdarzeń z pieszymi na przejściach dla pieszych. Ponad 68 osób rannych tylko w styczniu tego roku oraz 4 osoby, które zginęły niestety na przejściach dla pieszych, to ciągle zbyt dużo. Apelujemy o rozwagę, zwłaszcza w Dzień Zakochanych, jak i każdy kolejny inny dzień. A mówił aspirant Szymon Czyż, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dziękuję. Tak, tak, tak. Witam, witam. Witam w wiadomym celu. Ty już jesteś tajemniczony, więc kwiaty dla ciebie. Będę wręczał. Będę tutaj wręczał. Oczywiście elementy odblaskowe z logo i Bielska Białej i bordu tutaj też okolicznego z Bielska Białej. Więc to również, świetnie. Tak. Tak jest. No i działamy. Staram się sprostać zadaniu i wykonywać swoją robotę. Oczywiście będziemy pomagać i zmiernie cieszymy się, że tutaj jesteś z nami obecny, że się włączasz w to. I zapraszamy tutaj szanowną małżonkę. Zapraszamy do nas. Brawa! Dobra. Witamy, cieszymy się również, że pani jest z nami, tak? I przede wszystkim hasło, zakochani, bezpieczeństwie. Tak jest. Nośmy odblaski, bądźmy widoczni, wracajmy do naszych zakochanych, ukochanych ludzi, osób, aby wszyscy dotarli bezpiecznie do domu, nie tylko od święta, ale i w każdy kolejny dzień. Tak jest. Jeśli kochamy, to dbajmy o siebie, o innych. Bo inni są kochani przez nas, a my jesteśmy kochani przez innych. Lepiej bym tego nie określił. Więc do dzieła, tak? Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się wziąć udział w tej akcji? To jest bardzo proste. Kocham życie, kocham swoich bliskich, lubię spotykać się z przyjaciółmi i mam nadzieję się spotykać z nimi również w przyszłości. Jeżdżę w rajdach, więc często jestem na tej granicy ryzyka, ale wiem, że normalnie możemy zadbać nie tylko w rajdach o bezpieczeństwo, ale właśnie w ruchu codziennym, zarówno jako piesi, jak i kierujący pojazdami, więc myślę, że nie tylko jako ambasador wielu akcji dotyczących bezpieczeństwa, bo każdy może być ambasadorem, lubię po prostu to robić. Czerpię z tego przyjemność, też popełniam błędy, ale ważne, żeby tych błędów się wstydzić. Bo wszyscy mamy świadomość i przemijania, i popełniania błędów, ale ważne jest to, żeby wstydzić się tych błędów, które popełniamy. Wtedy jest szansa, że będziemy pracować nad tym, żeby tych błędów nie popełniać. Dziękuję bardzo. A dla wszystkich mamy odblaski. I nie wiem, czy wiesz, ale funkcjowy jest bardzo modny. To się jej żona pewnie powie. Tak jest. Więc proszę. Dziękuję. Ja też mam patrz, ja też mam taki kolor. A tak serio, to dbajcie o siebie po prostu, no. Jak to jest, dbajcie o swoje bezpieczeństwo nawzajem. Dziękujemy, wam też życzę. Dzięki, do zobaczenia. Więc jeśli chodzi o te relacje, między innymi, to dobrze by było dbać też o bezpieczeństwo, żeby być kochanym, żeby móc kochać.
Właśnie dzisiaj w Gdańsku Białej jest wyjątkowa akcja. Pan bierze w niej udział, no bo od kogo mamy się tego dowiedzieć, jak na pozycji i od kierowcy rajdowego, jak poruszać się na drodze i jak bezpiecznie w tym ruchu drogowym uczestniczyć. Myślę, że na co dzień kierowca rajdowy nie jest kojarzony z bezpieczeństwem, ale profesjonalista, za takiego się mam od pewnego czasu, bo też kiedyś popełniałem mnóstwo błędów, teraz popełniam ich mniej, ale popełniam, jestem człowiekiem. Myślę, że jestem trochę większym autorytetem dla młodych, w ogóle dla ludzi, którzy doceniają nasze sukcesy. I cieszę się, że mamy okazję wspólnie z Policją Śląską i Bielską tutaj robić fajne rzeczy. Zakochani są bezpieczni, nieważne jak nazwa, jaką mamy nazwę tej akcji, bo najważniejsze jest to, żebyśmy nie popełniali błędów, żebyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo. Jeśli już popełniamy błędy, to żebyśmy się ich wstydzili, bo wtedy będziemy mieli szansę ich nie popełniać, eliminować te błędy, myśleć o tym, co zrobić jeszcze lepiej. Dziś mówimy o blaskach. Przede wszystkim o tym, żeby być widocznym, ale tu chodzi o to, żeby popatrzeć w tym kontekście szerszym na bezpieczeństwo, bo coraz gorsze te statystyki mamy tutaj na Śląsku. Tu pewnie policja by się mogła wypowiedzieć o dokładnych liczbach, ale one nie są dobre w porównaniu do zeszłego roku, jeśli chodzi o udział pieszych w wypadkach, jeśli chodzi o styczeń. Ubiegły rok i dwa lata temu, no w tym roku jest gorzej, więc dlatego też myślę, że fajnie jest przy każdej możliwej okazji wspominać o tym, żebyśmy dbali o siebie, dbali o innych, o tych, których kochamy. No właśnie, czy w walentynki z żoną takie akcje robi się wyraźnie lepiej? Jest to, jak jechałem tutaj, bo jestem z Ustronia, jak jechałem tutaj właśnie na to miejsce spotkania, to pomyślałem sobie, że fajnie, że możemy być razem, bo jak się domyślacie, jestem bardzo rzadko razem z Anetą. Od niedawna jesteśmy małżeństwem, ale mi to niewiele zmieniło, jeśli chodzi o czas spędzany wspólnie, więc takie akcje wspólnie organizowane na pewno mnie cieszą, bo mam okazję robić to wspólnie z ukochaną. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.